16 grudnia 1944 roku żołnierze ze specjalnej jednostki 150. Panzerbrigady Obersturmbannführera SS Otto Skorzenego zaczęli ściągać siatki maskujące i plandeki ze swoich pojazdów. Wyprowadzali z szop i stodół ukryte tam amerykańskie jeepy. Tak, ci niemieccy żołnierze mieli walczyć w amerykańskich samochodach, w amerykańskich mundurach z amerykańską bronią. Pierwsza do walki wyruszyła Einheit Steilau. Jednostka 9 jeepów, w każdym po 4 żołnierzy. Natomiast główne siły brygady pozostały na pozycjach wyjściowych, oczekując aż 6. Armia Pancerna SS przełamie amerykański front. Wówczas brygada Skorzenego miała wysforować się do przodu i uchwycić mosty na Mozie. Utrzymać je do czasu nadejścia głównych sił. W Ardenach zaczynała się bitwa, która miała przesądzić losy II wojny światowej. Adolf Hitler, który osobiście przekazał Skorzenemu to dywersyjne zadanie w październiku 1944 roku, powiedział wówczas do niego: mam dla pana prawdopodobnie najważniejsze w pana życiu zadanie. Bardzo niewiele osób o tym wie. W grudniu Niemcy rozpoczną ofensywę, która może przesądzić o ich losie. Czyżby Adolf Hitler oszukiwał swojego wiernego oficera Skorzenego? Przecież w grudniu już nic nie mogło uratować Niemców przed totalną klęską. 4 czerwca 1944 roku do plaż Normandii zbliżyły się alianckie okręty wielkiej armady inwazyjnej. Niemcy nie mieli już dość siły, aby zagrozić tej flocie. Samoloty Luftwaffe, pozbawione zapasów paliwa, zbyt nieliczne, nie mogły skutecznie atakować, gdy alianckie samoloty niszczyły stanowiska niemieckiej obrony. Okręty Kriegsmarine nie wyszły naprzeciw, aby bronić normandzkich plaż. Dowodzący niemiecką flotą na zachodzie rozumiał, że alianci dysponują tak wielką przewagą, że jego jednostki pójdą na dno, zanim ich działa choć raz wystrzelą. Jedynym zagrożeniem dla lądujących wojsk mogły być dywizje pancerne, ale Hitler, wprowadzony w błąd przez aliancki wywiad, nie pozwolił rzucić ich do walki w Normandii. Wojska angloamerykańskie uchwyciły przyczółki, z których rozpoczęły ofensywę w stronę granicy Niemiec. Piątego marca wojska alianckie doszły do Renu, przeszły most w rejonie Remagen i wdarły się do Kolonii. Zaczynał się ostatni akt tej wojny. Przewaga wojsk alianckich była tak wielka, że Niemcy, nękane nalotami, z gospodarką w gruzach, nie mogły odrzucić wojsk angloamerykańskich szerokim frontem podążających w stronę Berlina. Siły Wehrmachtu były podzielone między wschód i zachód. Tam na wschodzie dla Niemców sytuacja była jeszcze gorsza. W środkowej części Wielkiego Wschodniego Frontu, który przecinał Europę z północy na południe, Armia Czerwona podeszła pod Warszawę. Tam zatrzymała się, czekając, aż wygaśnie powstanie. I przygotowywała się do ostatniego wielkiego skoku. Stalin posyłał do boju gigantyczną armię, która dysponowała tak wielką przewagą nad wojskami niemieckimi, że jej zatrzymanie, a tym bardziej zwyciężenie, było nie do pomyślenia. Chyba że Hitlerowi udałoby się zabrać swoje wojska z zachodu i skierować je na wschód, lub poróżnić aliantów. Na to liczył, każąc swoim żołnierzom walczyć do ostatniego naboju, aby jak najdłużej utrzymywali Armię Czerwoną z dala od granic III Rzeszy. Hitler mówił do Skorzenego: aliancka propaganda przedstawia nas jako tonącego, którego trzeba będzie lada moment pochować. Nie rozumieją lub nie chcą zrozumieć, że Niemcy walczą i krwawią za Europę, blokując na zachód drogę azjatyckim wojskom. Gdy ten
tonący wstanie i zada im potężny cios, wówczas ich społeczeństwa i obnażenie fałszu ich propagandy zmusi rządy alianckie do zawarcia rozejmu, a wtedy przerzucimy wszystkie siły na wschód i w ciągu kilku miesięcy zatrzymamy nadchodzące stamtąd niebezpieczeństwo. Przeznaczeniem Niemiec jest być twierdzą przeciwko Azji. Taka była idea tej wielkiej operacji w Ardenach. Hitler uważał, że wojenny sojusz Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z Rosjanami, ze Związkiem Radzieckim, jest bardzo nietrwały i rozpadnie się lada moment. Premier Winston Churchill na wieść o agresji Niemców na Związek Radziecki powiedział: gdyby Hitler najechał piekło, udzieliłbym najlepszych rekomendacji Lucyferowi. Dla Churchilla Lucyferem był Stalin, ale Churchill wiedział, że groźniejszy od stalinizmu jest hitleryzm. Dlatego nie mając innego wyjścia, musiał wesprzeć Związek Radziecki w walce przeciwko Niemcom. Dlatego już w sierpniu 1942 roku z brytyjskich portów wyruszył pierwszy konwój wiozący broń i amunicję dla Armii Czerwonej. Do pomocy włączyły się Stany Zjednoczone. W końcu września do Moskwy przybyła amerykańska delegacja, aby podpisać umowę dającą Związkowi Radzieckiemu możliwość korzystania z amerykańskiej pomocy finansowej i materiałowej. Jednakże inne motywy kierowały prezydentem Rooseveltem niż Churchillem. Roosevelt po wojnie chciał stworzyć nowy świat oparty na potędze dwóch państw, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Wielka Brytania z całym swoim XIX-wiecznym imperializmem i kolonializmem wydawała się Rooseveltowi czymś odrażającym. Dlatego, nie stawiając żadnych warunków, posyłał pomoc Stalinowi. Do Murmańska i Władywostoku szły alianckie konwoje przewożące czołgi, samoloty, maszyny, materiały. Prezydent Roosevelt uważał, że największym zagrożeniem dla powojennego świata będzie nie stalinizm, lecz kolonializm. Powiedział kiedyś do swojego syna Eliota, że kolonializm wysysa z poddanych państw wszystko, nie dając nic w zamian, że kolonializm zniszczy pokój, zanim uda się stworzyć organizację, myślał oczywiście o ONZ, która tego pokoju miała strzec i bronić. Ambasador amerykański w Moskwie, Avril Harriman, prowadził z upoważnienia, jeżeli nie z polecenia, prezydenta Roosevelta negocjacje ze Stalinem na temat utworzenia po wojnie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej rządów podporządkowanych Moskwie. Avril Harriman zanotował w dokumentach ujawnionych niedawno. Przy jednej z okazji w maju 1944 roku prezydent powiedział mi, że nie dba o to, czy państwa graniczące ze Związkiem Radzieckim zostaną skomunizowane. Budynek ambasady radzieckiej w Teheranie. Tutaj zamieszkał prezydent Roosevelt w czasie konferencji szefów trzech mocarstw w listopadzie 1943 roku. Skwapliwie wykorzystał pretekst, jaki podsunął mu Stalin, ostrzegając go przed zamachem przygotowanym przez niemieckich spadochroniarzy. Być może zagrożenie było realne, ale najważniejsze było to, że Roosevelt i Stalin pozostali sami. Pozbyli się Winstona Churchilla. Co ustalili? Do dzisiaj nie zostało to ujawnione. Wiemy, że podzielili świat na strefy radziecką i amerykańską, na co Churchill nie miał wpływu. Hitler uważał i słusznie, że to Stalin zerwie wojenny sojusz, gdyż nie będzie chciał i nie będzie mógł wywiązywać się ze zobowiązań, jakie zaciągnął, gdy potrzebował amerykańskiej pomocy. Pomocy materiałowej i wojskowej w postaci utworzenia drugiego frontu, który ściągnąłby ze Związku Radzieckiego niemieckie oddziały. I Hitler postanowił przyspieszyć to zerwanie sojuszu, przyspieszyć ten czas rozstrzygnięć, aby nastąpiło to w chwili, gdy Niemcy były jeszcze potęgą militarną. I temu właśnie miała służyć wielka operacja w Ardenach. Niemiecka kronika przedstawiała tę ofensywę jako wielkie zwycięstwo. I tak było w istocie, ale tylko przez kilka pierwszych dni. 16 grudnia 1944 roku niemieckie armie uderzyły na froncie o długości 130 km na 5 dywizji amerykańskich niespodziewających się ataku. Hitler liczył, że zadadzą Amerykanom tak duże straty, iż amerykańska opinia publiczna zmusi prezydenta do podjęcia rokowań na temat zakończenia działań wojennych na Zachodzie. Wydawałoby się, że wszystko rozwijało się zgodnie z planem, jaki założył Hitler. Pogoda była wyjątkowo zła.
Gruba warstwa chmur niemalże dotykała ziemi, spowijając wszystko mgłą, przez którą nie mogły przebić się alianckie samoloty. A dopóki pozostawały na lotniskach, niemieckie czołgi, wśród których były najpotężniejsze czołgi II wojny światowej, Königstiger, mogły roznieść w puch niemiecką obronę. Najgłębiej wbiła się atakująca w centrum 5. Armia Pancerna. Nie zdołała jednak opanować dwóch kluczowych węzłów drogowych. Musiała je obejść i ruszyła dalej do Mozy. Na południu 7. Armia po pierwszych sukcesach została zatrzymana przez dwie dywizje amerykańskie. Na północy 6. Armia Pancerna SS została zatrzymana po 3 dniach na przedpolach Liège. Ale Hitler mógł być zadowolony. Pierwsze dni przyniosły sukces. Amerykańska obrona ugięła się przed niemieckim atakiem. Istniała jeszcze szansa, że Niemcy zadadzą Amerykanom tak duże straty, że Amerykanie będą mieli tej wojny dość. Mijały dni, ale ostateczny sukces nie następował. Niemcy z tej dywersyjnej brygady Skorzenego popełnili bardzo wiele błędów, co wynikało z niewielkiej wiedzy o zwyczajach żołnierzy amerykańskich. Na przykład Amerykanie, mając pod dostatkiem jeepów dla wygody żołnierzy, wsadzali do każdego jeepa 3 żołnierzy. Niemcy, nie wiedząc o tym, wsadzili 4 żołnierzy i to oczywiście zwracało na nich uwagę. Ale już po pierwszych godzinach akcji pierwszego oddziału Einheitsteilau komandosi Skorzenego zdemaskowali się. Otóż podjechał jeep, ten niemiecki jeep, do cysterny z benzyną i żołnierz niemiecki krzyknął: "Petrol, please!" Żołnierz amerykański stojący przy pompie spojrzał na niego zdziwiony. Żaden Amerykanin nie mówił "petrol", tylko "gaz". I nigdy nie powiedziałby "please", proszę. Więc zawołał: "Skąd jesteś, chłopie?" Niemiec zorientował się, że popełnił jakiś błąd i że został zdemaskowany, wrzucił wsteczny bieg i usiłował uciec, ale na oblodzonej drodze samochód wpadł w poślizg. I ci 4 żołnierze z jeepa zostali schwytani. Oczywiście szybko stwierdzono, że są to sabotażyści, dywersanci. I w szeregach wojsk amerykańskich zapanowała panika. Wywiad donosił, że oddział Skorzenego zmierza do Paryża, gdzie mieściła się kwatera generała Eisenhowera, aby go zabić. I co się stało? Nagle po Paryżu zaczął jeździć w odkrytym jeepie generał Eisenhower. Był to oczywiście sobowtór, który miał na siebie ściągnąć ludzi Skorzenego, ale oczywiście do zamachu nie doszło. Brygada Skorzenego nie odegrała roli, jaką wyznaczył jej Hitler. Pogoda szybko poprawiła się i na niebo wróciły alianckie samoloty, które bardzo skutecznie stępiły siłę uderzeń niemieckich oddziałów pancernych. Te, napotkawszy zacięty opór wojsk alianckich, wypalały skąpe zapasy. Potężne czołgi Königstiger, które z łatwością wygrywały pojedynki z każdym alianckim czołgiem, stawały na poboczach dróg z pustymi zbiornikami. 24 grudnia, a więc po 8 dniach walk, stało się jasne, że wielki plan Hitlera zawalił się. Ofensywa w Ardenach dobiegała końca. Na co Hitler liczył? Po co w beznadziejnej sytuacji, gdy każdy dzień przynosił hekatomby ofiar na froncie i w bombardowanych miastach, kazał kontynuować obronę do ostatniego żołnierza? Nie, Hitler nie był szaleńcem, który prowadził naród niemiecki do zguby. Był to bardzo logicznie myślący polityk i dowódca. Otóż wiedział, że do Berna w Szwajcarii przybył Allen Dulles, przedstawiciel wywiadu niemieckiego, i tam do Dallesa, do jego gabinetu przy Herensgasse 23 docierali przedstawiciele niemieckiej antyhitlerowskiej opozycji. No tak, ale co antyhitlerowska opozycja mogła mieć wspólnego z Hitlerem? Otóż wiele. Już w sierpniu 1943 roku jeden z czołowych przedstawicieli tej opozycji, Johannes Popitz, były minister finansów w rządzie pruskim, został zaproszony na rozmowę do gabinetu do Heinricha Himmlera, szefa SS i Gestapo. Rozmowa dotyczyła działań opozycji, dotyczyła konieczności przejęcia w Niemczech władzy przez takiego polityka jak Himmler. Co więcej, po tej rozmowie Himmler poszedł do Hitlera i zrelacjonował mu przebieg tej właśnie rozmowy. A Hitler
26 sierpnia kazał mu kontynuować rokowania z Popicem. Do Dallesa, do Berna przyjeżdżali również bezpośrednio wysłannicy Himmlera. Himmler musiał pozostać tym reprezentantem Niemiec. Hitler zaś musiał pozostać w cieniu, gdyż nikt z niemieckiego społeczeństwa, nikt z Niemców nie mógł się dowiedzieć, że on, Führer, negocjuje z aliantami. Dlatego właśnie zlecił prowadzenie negocjacji swojemu zaufanemu Himmlerowi. Adolf Hitler na tarasie swojej posiadłości w Obersalzbergu. Do tego domu przybywali tylko najbardziej zaufani i najbliżsi współpracownicy. Wśród nich był Heinrich Himmler. To on stworzył gigantyczny aparat terroru, który pochłonął miliony ludzi. To on miał w swoim ręku 2,5 miliona Żydów. I to miała być właśnie waluta przetargowa w negocjacjach z aliantami. Hitler prowadził negocjacje nie tylko z Amerykanami za pośrednictwem Alena Dallesa, również z Moskwą. Wydawałoby się to dziwne, że przecież Rosjanie chcieliby podejmować takie negocjacje, skoro już szli do przodu, szli w stronę Berlina. Jednakże Hitler wychodził ze słusznego założenia, że Stalin nie wierzy aliantom zachodnim, że Stalin podejrzliwy sądzi, że Brytyjczycy i Francuzi chcą, aby obydwie potęgi, Niemcy i Związek Radziecki, wykrwawiły się, a wówczas jak najmniejszym kosztem Brytyjczycy i Amerykanie byliby zwycięzcami. Dlatego właśnie Stalin mógł być skłonny do negocjowania z Hitlerem. W grudniu 1941 roku Niemcy rozbili potężną siatkę wywiadowczą, którą nazwali Czerwoną Orkiestrą. W listopadzie 1942 roku schwytali szefa tej Czerwonej Orkiestry, Leopolda Treppera. On natychmiast zgodził się współpracować z Niemcami. Zgodził się oszukiwać Moskwę, wysyłać do Moskwy fałszywe informacje. I co najciekawsze, jego grę z Moskwą, te fałszerstwa, jakie Trepper przygotowywał dla Moskwy, nadzorował osobiście sekretarz Himmlera Martin Bormann. Najbliższy współpracownik Adolfa Hitlera, nazywany był jego cieniem, osiągnął najwyższą pozycję u boku wodza. Obawiali się go nawet Goebbels i Himmler. Dlaczego więc ten drugi po Bogu zainteresował się radzieckim szpiegiem i nadzorował jego działalność w więzieniu? Walter Schellenberg, szef wywiadu SS, a potem całego wywiadu, gdyż SS przejęła Abwehrę. Reinhard Gehlen, szef wywiadu Sztabu Generalnego, czy Alan Dulles stwierdzili jednoznacznie, Martin Bormann utrzymywał bliskie kontakty z Rosjanami, a więc pośrednikiem był Leopold Trepper. Kiedy spełnił swoją misję, Niemcy pozwolili mu uciec. Proszę sobie wyobrazić, że Trepper, szef tak groźnej organizacji jak Czerwona Orkiestra, pilnowany był przez jednego z reguły pijanego SS-mana i przebywał w takich półwolnościowych warunkach. Nic więc dziwnego, że pewnego dnia zniknął i więcej już w ręce niemieckie nie wpadł. Na temat Treppera i na temat Bormana wiemy bardzo mało. Znacznie więcej wiemy o negocjacjach, jakie Rosjanie prowadzili z Niemcami w Sztokholmie w 1944 roku. Stalin zabezpieczał się na wypadek, gdyby aliantom zachodnim udało się zawrzeć porozumienie z Hitlerem i Hitler, mając już zabezpieczony front na zachodzie, przerzucałby wszystkie siły na wschód. Jednakże ostrożność Stalina okazała się niepotrzebna. Prezydent Roosevelt nie odważył się na zerwanie sojuszu amerykańsko-radzieckiego, naiwnie uważając, że utrzyma się on po wojnie i będzie podstawą nowego ładu w świecie. W czasie konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku Roosevelt zaakceptował radziecką dominację w Europie Środkowej. Niedługo potem, 12 kwietnia, Roosevelt zmarł. Jego następca Harry Truman uważał, że należy stosować twardą politykę wobec Stalina, ale był już za późno, aby mógł zmienić to, co przez wiele lat budował jego poprzednik. 16 kwietnia, a więc 4 dni po śmierci Roosevelta, wojska radzieckie rozpoczęły operację berlińską. Armie dwóch frontów, wielokrotnie liczniejsze od wojsk niemieckich, uderzyły z dwóch stron na Berlin. Lada dzień III Rzesza miała rozlecieć się na kawałki. A jednak w dalszym ciągu trwały negocjacje. Toczyli je Heinrich Himmler i wiceprezydent szwedzkiego Czerwonego Krzyża hrabia Folke Bernadotte. On był pośrednikiem między Niemcami i aliantami zachodnimi.
Hitler liczył, że po śmierci Roosevelta jego następca Truman przyjmie pokojową ofertę, aby zatrzymać Armię Czerwoną, zanim ta zajmie Berlin, północne i południowe Niemcy, Czechy, Jugosławii. Być może Hitler wiedział, że takie rozwiązanie odpowiada Churchillowi. Ten do ostatniej chwili liczył, że Truman zmieni zdanie. Ostatnią próbę przekonania prezydenta podjął 23 kwietnia w czasie rozmowy telefonicznej, bezskutecznie. Truman nie zdecydował się na konflikt ze Stalinem. Wojna dobiegła końca. Historia środkowej Europy przez pół wieku miała toczyć się torem, który wyznaczył jej Stalin.